przyrody, które spowodowały, że musieliśmy się zatrzymać na prologu, ponieważ ułamał się czujnik położenia wału. No to spowodowało, że samochód nie miał iskry, nie jechał. To się ułamało, teraz będzie polutowane, pospawane. To będzie działać. No i będzie działać. Mamy drugi w razie co nie, to będzie na zapas. No, żeby przyszybcić pracę, parę otworków przy samej krawędzi, co by materiału się pozbyć. Za chwilę będziemy mógł usłyszeć powalającą moc tego silnika. Dzień kolejny. To start honorowy na moście w Dreźnie. Zawodnicy podjeżdżali do rampy zgodnie ze swoimi numerami startowymi. Jako, że ostatni numer startowy oscylował w granicy liczby 300, sam start honorowy i prezentacja załóg trwały dobre 2 godziny. Po oficjalnej prezentacji załóg uczestnicy wraz z ekipami serwisowymi udali się pod Tropical Island, gdzie o godzinie 15.00 rozpoczął się pierwszy punktowany do generalki etap. Tropical Island to 3-krotna pętla licząca około 7 km. Szybka trasa, bez znaczących przeszkód terenowych. Troszkę nawigacji z jazdą na azymut, dużo dziur i wszechobecny pył. Jak zwykle, pierwsze załogi mają najtrudniej, gdyż borykają się z brakiem wytyczonego śladu. Muszą pilnować roadbooka. W klasie samochodów etap ten wygrała Smoczyca Barona, ekipy Extreme 4x4, jadąca ostro od samego początku. Wśród motocyklistów wygrał Wojciech Ręcz, wśród quadów Mariusz Ryczkowski. O przykrej niespodziance może powiedzieć Krzysztof Ostaszewski, któremu na trzecim okrążeniu zerwały się mocowania baku paliwa, przez co został sklasyfikowany bardzo, bardzo daleko. To są goście z telewizji, a to jest niemiecki rajd i tu się nie liczy polska telewizja. Szczerze jestem przerażony tym, że to jest dopiero pierwszy dzień. Jak tak będzie codziennie, tak jak dzisiaj. Tutaj stracie przy tym aucie. O pechu może także powiedzieć załoga Kowal-Derengowski, którzy z uwagi na błąd systemu komputerowego potraktowani zostali jako pojazd widmo. Wystartowali,
lecz komputer stwierdził, że nie. Po wyjaśnieniu całej sprawy okazało się, że jednak jechali. Niestety system komputerowy jest dosyć nieudolnie skonstruowany i załoga mimo wyjaśnienia sprawy do kolejnego etapu wystartuje z dalekiej 182 pozycji, co w zasadzie mocno ogranicza ich możliwości walki o pudło. Myślę, że jak wystartujemy do jakiejś spółki węglowej, tudzież jakiegoś KWK, to chyba nam nie odmówią sponsoringu. Cały czas się kurzyło, jak się wyjedzie za kim, nie widać nic, na myt. Po pierwszym okrążeniu nas Niemcy wyprzedzili. Poszli między drzewami ciasno. Ale za chwilę my ich wyprzedziliśmy. Ręce z nogami mi zdrętwiały. Z pasów chyba, za mocno upięte. Nie jesteśmy załamani, paski nam spadły. Spadły nam paski z ładowania i został tylko jeden pasek ze wspomagania. Reszta paski pospadały. Były strasznie wielkie dziury. No tak naprawdę to zgubiłem się na pierwszej kartce roadbooka. Nie, okazał się on zupełnie niepotrzebny. No jechał się dobrze. Trasa jest bardzo dziurawa. Muldy, dużo piachu. I na trzecim kółku urwało nam opaski zbiornika. I został uszkodzony zbiornik. I prawie całe trzecie kółko jechaliśmy bardzo pomału, bo wycieka paliwo. Pilot siedział na skrzyni ładunkowej i trzymał zbiornik. Jakie uczucie? Jakby się siedziało na... Jakby się było piłeczką do ping-ponga i podbijało paletką. Ja tak czasem zaglądałem sobie na tą prędkość. Widziałem, tutaj jest taka prosta pod koniec. No, tam dosyć szybko można pojechać. Są tam takie dwa rowki, no ale... Jak chłopaki z ekstremy ruszyli, to nic nie było widać. Jak tu dalej jechać? Szekla nam się odkręciła na trasie, lina nam spadła w ogóle, z liną. Musieli się zatrzymać i dopiero to sobie zaczepić trochę wyżej. No to też dwa samochody nas wyprzedziły. No, doszliśmy ich, no to zawsze parę tam sekund jest. Dobrze, że Schwarz jechał cały czas na światłach cofania, bo coś w tym kurzu było widać przez moment, no momentami. Dopóki nam nie uciekł. No i chłopcy z ciężarówek, straszne hamidła. Ten taki ładnie opisany, zielono-niebieski. Blokował nas masakrycznie, nie umieliśmy go wyprzedzić. Tutaj na ostatniej prostej chudy pociągnął tak, że go gdzieś tam zgubił, potem tą infę wyprzedził. Ale blokowali nas, nie chcieli nas puścić. No i chyba, ja myślę, że to czwarte miejsce utrzymamy. No zobaczymy, jak ta reszta pojedzie. Ale już teraz to będą mieć mocno, myślę, zakorkowane. No dzisiaj ta tabela może się tak naprawdę odwrócić zupełnie w drugą stronę. Bo trasa będzie coraz łatwiejsza, te hopki wszystkie, one się wypłycą, także można będzie coraz szybciej jechać. Mniej więcej około 50 km wszystko razem, po bardzo trudnym, bardzo wymagającym terenie. Wyboje piaszczyste, miękkie, twarde, także było wszystko. Korzenie pościętych, pnie pościętych drzewa, korzenie wystające, płyty betonowe z prętami. Bardzo trudny dla samochodu, dla zawieszenia odcinek. Jednocześnie bardzo szybki. Można było na prostych rozwijać prawie że maksymalne szybkości, no to na ile pozwala oczywiście jazda na reduktorze, czyli około 100 na godzinę.
pył, przede wszystkim pył, to co było uciążliwe, nie widzieliśmy momentami nic, dojeżdżając do samochodów, które chcieliśmy wyprzedzać, czekaliśmy tylko na momenty, kiedy troszeczkę strona stała się zawietrzna, żeby to zwiało na taką stronę, gdzie mogliśmy widzieć trasę. Próbowaliśmy wyprzedzać w wszystkich miejscach, w lasach, na łąkach, gdzie tylko była możliwość. Na ostatniej prostej dogoniliśmy Tomcata pomarańczowego. No i tak myślałem, żeby ich wyprzedzić jeszcze przed ostatnią pieczątką i tak pogoniłem troszeczkę Marka i rzeczywiście nam się udało. Przemknęliśmy koło nich jak koło staruszki na autostradzie. To wytnij. Dobra, się upaki obrazy. No, jak widzicie Państwo, mój strój to już jest przygotowanie do tego, co nas czeka, ponieważ to, co jest w tle, to jest pod jedną czaszą świat. Można tam znaleźć fragmenty Hawajów, fragmenty azjatyckich wysp, Indochin. Ja już jestem tak przygotowany, ponieważ sobie wymarzyłem, że będę w świecie Hawajów spędzał dzisiaj tyle czasu, ile to możliwe. No, myślę, że te korale pozwolą mi tam się zintegrować z towarzystwem jak najbardziej.